Ludzka wyobraźnia wymusza na nas zadawanie wielu istotnych pytań, które poszerzają ogólną wiedzę rodzaju ludzkiego. Jednym z nich jest kwestia rozwoju potencjalnych inteligentnych form życia na innych planetach. Pytanie, które zadamy sobie dzisiaj, brzmi: czy istnieją jakieś ograniczenia w rozwoju takich gatunków? Co ważniejsze, czy potencjalna obca rasa byłaby w stanie osiągnąć poziom, w którym mogłaby zmieniać obowiązujące prawa fizyki lub nawet zniszczyć wszechświat? Nikolaj Kardaszew w swojej klasyfikacji mówił o cywilizacjach, które mimo iż są nieporównywalnie bardziej rozwinięte od nas, wciąż są ograniczone przez prawa fizyki. Co jeśli na pewnym etapie rozwoju budulce naszego wszechświata stają się jednak plastyczne niczym ciastolina? Pytanie tego typu zadał sobie astrofizyk Caleb Scharf, który zbadał to pytanie w artykule zatytułowanym „Czy prawa fizyki są wynikiem działalności obcej inteligencji?”. Scharf badał prawa fizyki i zastanawiał się, które z nich można byłoby przypisać do wystarczająco zaawansowanej formy życia. Jedna z opisanych możliwości dotyczyła natury ciemnej materii. To dość znany problem, który polega na tym, że gdy astronomowie śledzą ruch galaktyk i gromad galaktyk, okazuje się, że nie mają one wystarczającej masy, aby wytworzyć siły niezbędne do kontrolowania obserwowanego ruchu. Stąd też narodziła się sugestia, że musi istnieć dużo materii, której po prostu nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Scharf zastanawiał się nad tym, czy brak interakcji ciemnej materii z innymi oddziaływaniami wszechświata jest konsekwencją praw natury, czy raczej wynikiem działania jakiejś zaawansowanej cywilizacji ingerującej w prawa fizyki. Jak zauważył badacz, niewykluczone, że najlepszym sposobem na uniknięcie katastrof takich jak podmuchy promieniowania lub eksplodujące gwiazdy jest niemal całkowite oddzielenie się od reszty wszechświata. Innymi słowy, olbrzymia pustka, którą obserwujemy obecnie w kosmosie, nie byłaby efektem wielkiego wybuchu, tylko inteligentnego projektu nieznanej rasy. Naukowiec sugerował również, że taka rozwinięta cywilizacja mogłaby próbować przyspieszyć ekspansję wszechświata. Efekt ten przypisywany jest tzw. ciemnej energii, ale może to być również sposób, dzięki któremu obce cywilizacje starają się chociażby zapobiec śmierci cieplnej wszechświata. Z naszego punktu widzenia, prawa fizyki nakładają poważne ograniczenia na życie i jego możliwości oraz poważnie wstrzymują ekspansję życia, chociażby za pomocą prędkości światła. Czy dostatecznie rozwinięta cywilizacja byłaby w stanie nałożyć na wszechświat takie kosmiczne ograniczenie prędkości? Są to oczywiście tylko czyste spekulacje, a pokonanie praw fizyki, mimo iż byłoby świętym gralem nauki, być może nigdy nie zostanie osiągnięte. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy wszystko to, co bierzemy za pewnik, nie jest aby na pewno rezultatem działań istot, które dosłownie ustanowiły niebo, ziemię, dzień i noc, stając się de facto boskimi stwórcami znanych nam praw fizyki. Zapraszam Was do udziału w ankiecie na ten temat. Link do niej znajdziecie poniżej w opisie oraz w sekcji komentarzy.